Zadanie. Długość jednego boku prostokąta skrócono o 10%, a drugiego wydłużono o 10% i w ten sposób otrzymano kwadrat. Boki prostokąta mogły mieć długości. No i tutaj są podane wielkości. Narysujmy nasz początkowy prostokąt. Będzie on miał boki A oraz B. I drugi prostokąt, w którym skrócono pierwszy bok, skrócono o 10%, więc od literki A odjęto 10% literki A, czyli 0,1A. I stąd otrzymujemy, że ten bok będzie wynosił 0,9A. Więc tutaj od razu napiszemy 0,9A. Drugi bok wydłużono o 10%, więc do literki B należy dodać 10% literki B. Stąd otrzymujemy 1,1B, co zaznaczamy na rysunku. No i w zasadzie teraz trzeba tylko podstawiać poszczególne wartości i obliczać. Dłuższy bok 10 należy skrócić o 10%, czyli tak naprawdę tutaj wymnażamy 10 razy 0,9, otrzymujemy 9, krótszy bok 9, wymnażamy przez 1,1, otrzymujemy 9,9. Niestety nie otrzymaliśmy kwadratu, bo te boki nie są równe, więc tutaj napiszemy nie. Przechodzimy do punktu B. Dłuższy bok 22 metry wymnażamy przez 0,9, co daje nam 19,8. Krótszy bok 18 wymnażamy przez 1,1, co daje nam również 19,8. No i tutaj widzimy, że te boki są równe, więc wyszedł nam kwadrat, piszemy tak. Przejdźmy do punktu C. Dłuższy bok 6,1/9 trzeba wymnożyć przez 0,9, podobnie jak wcześniej, równa się. Pierwszy ułamek zamienimy na niewłaściwy. 9 razy 6 plus 1 to 55/9 razy 0,9. Tutaj możemy skrócić na 9, to jest 1, tutaj otrzymamy 0,1. No i 0,1 razy 55 to jest 5,5. Krótszy bok 5 wymnożymy, czyli zwiększymy o 10% razy 1,1, otrzymujemy 5,5. Tutaj również mamy równe boki, wyszedł nam kwadrat, więc napiszemy tak.